Cześć, witajcie, jestem Czekateczy w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed 4 Black Flag na naszym kanale. Kontynuuję jest sobie przygodę. Ogólnie dzisiaj boks roboczy, czytałem to Robobox, mało ważne. Dzisiaj posiedzimy troszeczkę siedzibę Starego, bo jak widzicie tutaj jest trochę teraz mamy przepustkę trzeciego sezonu, co nam dał nasz Roberts. Nie pamiętam jak on się nazywał tutaj. No, ogólnie się zreinkarnował w tych czasach, ale chciał nas zabić, tylko coś mu nie pykło. W ogóle Juliana tu była, dużo tu się działo. A na razie co? Mamy trochę do zabawy. Mamy przepustkę trzeciego sezonu, czyli możemy hakować kompy i zhakowałbym wszystkie możliwe. Teraz. Tak, my to ostatnio słuchaliśmy. Niestety pominąć nie da się. Dobra, przerywamy ich. I dzisiaj pobawimy się ogólnie w siedzibie Abstergo, pohakujemy wszystkie komputery. Co tam nam się nawinie? O, to jest ta gierka. Kurde, serio? Specjalny jestem. A bo tu granica jest czerwona i nie mogę wjechać w dół. Ej, to jest do dupy. Ale ten komputer jest lepszy niż zawsze. Są tu. Nie no, ja jestem zbyt. Boże. Przypomniał się taki i tam kiedyś informacja prasowa, co oglądałem u Arhona, że jak było ten Cuphead, Cuphead, tak? To był taki gościu, który nie dał se rady przejść samouczka. Co nie? I to jest ten sam poziom u mnie. Dobra, ekstrakcja udana, omijanie standardowych protokołów. Ciekawe, co oni z tym zrobią, skoro ty, czekajcie, tamten nie żyje, tu dalej hakują. Serve as an ideal candidate for future Abstergo projects. His charisma, sexual magnetism, and wry humor gave him all the qualities of a leading man. However, his corruption by the Assassin Order robbed him of these qualities as he fell deeper and deeper into a spiral of revenge. Enzio was frequently known to articulate a passive acceptance of evil. He was also a man of ugly contradictions, one who preached free thought, yet traveled well beyond his home country to proselytize his corrupted creed. Just as he's doing here with this impressionable Chinese girl. Notice too that in his gestures and bearing there is still something of the old lecher in him. Enzio's entire personality is built around pure demagoguery, claiming his philosophy is about love when violence and coercion are his primary means of tackling problems. We have therefore come to the conclusion that Enzio Auditore da Firenze would be a risky character to develop. No, oni nie robili gier o Ezio Auditore, ponieważ był zbyt asasyński. I uznaje, że zrobił z tego. O. W ogóle wszystkich pracowników nie ma, w ogóle ty żeś odkrył. Ten to jest śmieszny. Dalej ich słyszę. Kurde, ciężkie to. W tym przypadku muszę trafić na ten mały pierścień. Najgorzej, bo to się nie zatrzymuje tam, gdzie ja chcę. Się zatrzymywało tam, gdzie ja chcę, to już bym dawno to zrobił. O! Dobra, udało się. I co, żeś mi tam pobierzesz? Mówię, że Roberts kiedyś był piratem i on ogarnął taką technologię wszystko, chociaż w sumie urodził się na nowo, więc... wczesny prototyp Animusa.
lata 2000. Memorius S20 2000 ABS Lock. Pierwsze projekty, a to jest ta wersja, której używali Animus 1.0. No to już jest, tam były wczesne projekty i w praktyce Assassin'y używają tego, tylko w dużo rozwiniętej wersji. Setki razy, patrzcie, jakie tu są technologie, to są jeszcze jakieś lata 70, 80. I tu jest pierwsza wersja Animusa, której używali w pierwszej części na Desmondzie. A tu są sceny z jakichś Assassin'ów. No. Pohakuję wszystkie te komputery, bynajmniej na tym piętrze. Tutaj mamy cztery. No ogólnie dzisiejszy odcinek to będzie takie zwiedzanie po prostu, czyli baw z tego, co tu mają. W tym swoim śmiesznym zadupiu. Kolejna kulka. Pierwszy raz widzę dwa typy portali. Dobra, udało się szybciej niż ostatnio. Co to będzie? Obiekt zero, please. Timestamp August 16th, 2013. The following audio clips were selected from over 160 hours of reel-to-reel tape found in the residence of the late Dr. Warren Vidic following his murder in December 2012. According to labels on the tape's canisters, these recordings were made over a 14-month period between 1980 and 1981 without the consent of their primary subject, Mrs. Eileen Bach, a colleague of Dr. Vidic's and the originator of Abstergo's surrogate initiative. Mrs. Bach is now deceased. It should be stated unequivocally that Dr. Vidic made these recordings illegally and of his own volition using wiretaps and hidden microphones. Abstergo Industries had no knowledge of his actions and disavows any responsibility for them. And we're live. Capacitators at full. Ease the signal in. A little more. You feel anything? Don't be timid. Double it. No, we're taking it easy. 20%. 30. Eileen, go easy. We're 6 past yesterday. And boost the inputs. Too risky. Not if we split the I.O. signals. 25%. Ease up. Oh, okay. There. I see something. What is it? Mein Gott. I hear talking. You're okay? Ja, ich höre Stimmen. It's German. Mein Name ist Miriam Kurz. I see a light. It's cold. Ich werde nichts sagen. There's a man with me. Mehr werde ich nicht sagen. Keep an eye on our vitals. Mein Name ist Miriam Kurz und ich bin eine Navajo. Das Hitlers Zwang. Der macht uns klein, noch liegen wir in Ketten. Doch einmal werden wir wieder frei, wir werden die Ketten schon brechen. Eileen? Denn unsere Fäuste, die sind hart, ja. Und die Messer sitzen lose. Für die Freiheit der Jugend kämpfe, Navajo. Switch off! Powering down! Kämpft, Navajos! Get Verrautung her! Oxygen! From the valve! No. No, Satish, I'm fine, really. Quit the heroics. Just breathe. Better? Yes. Yes, thank you. Did we get something? It'll take a while to parse. What did you see? It wasn't just seeing. It was feeling. Being. I was scared. You were shouting in German. I think I was in Germany. I was in Germany, Satish. Good morning. Well rested? Exhausted. Yesterday was an incredible find. Seems so. And what did it feel like? It's foggy, but I relived the memories of a young German woman. Early 20s, I think. A man was interrogating me, looming over me and asking questions. He was shouting, but I was shouting back. And then this poem just came out, like a chant. Fascinating. I'm eager for you to hear the tape. Is it ready? Yes, we transliterated the data onto an audio file. It took all night to process the language.
Spool it up. Of course. Have a seat. Judging by the subject matter and the setting, I'd say you landed somewhere in Germany in the 1940s, one or two generations back. During the war, I'd imagine. 1940s Germany? That would be Miriam Kurtz, my ex-husband's mother. So she's not related to you in any way? God, I hope not. I'd hate to find out my ex-husband is also my brother. Well, if it was Miriam Kurtz, then we hit a home run. You tapped into someone else's bloodline entirely. Should we celebrate? We'll listen first. Surrogate Initiative, test session 23, July 29th, 1980. Host, Eileen Bock. DNA sample SB1970. It's a little garbled at first. This is you settling into the memory. Your name, say it. My name is Miriam Kurtz. Louder. My name is Miriam Kurtz, and I am Nova York. Where did you last see the artifact? Who holds it now? I'll say nothing. I've told you all I will. I don't believe that is true. Who has the artifact? Hitler's dictates make us small, and you're bound in chains. But one day again, we shall walk tall. No binds will us restrain. Enough! For hard our feasts, yes, and knives at our wrists, for you to be free. Nova York lay siege. Lock her away. Nova York lay siege. And that's where we pull you out. Whoa. What would it take to get a visual render of all that? Months, unfortunately. It took 13 hours just to process the audio. Visual takes much longer. But Vidic is able to record audio and visual in real time. How does he do it? His subjects are exploring their own genetic memories. That requires much less processing power. Hold on, sorry. Eileen here. Hello. You have 10 o'clock in Lillian's office. It's 10:13 now. Oh, shit. I'm sorry. Dobra. Wystarczy tego, bo to już za długo trwa, ale ogólnie Obieg Zero był bardzo dawno temu i Wiedek już się bawił. Trudno określić, co tu się dzieje. Tu już byłem. Trochę na to czasu poszło. Ciekawe to szczerze jest, ale jakby, no, nie ukrywajmy, mało czasu jest na to antenowego. Już jestem na tarczy. Szybciutko. Co teraz? To pewnie będzie jakaś notatka. Typowo. No. Prezentacja, którą otrzymałeś, nie wiele tu faktów, ale ci kolesie wiedzą, co robią. O! Tu mamy połączenia między światami. Blue to jest firma z Watch Dogsów. Głównie w Watch Dogsach 2 była głównym wrogiem. Tak, ogólnie cała Blue, CTOS i tak dalej. A w Watch Dogsach Legion też odgrywała dużą rolę, chociaż nie tak wielką. Ale dalej jeden z wątków pobocznych i zawsze było gdzieś dookoła. Wszystkie drony, wszystko sterowane przez Blue. Jako coś się to prezentuje, tylko Bloom może zmienić na sposób postrzegania systemu rozwiązania bezpieczeństwa informacji. Jako specjaliści we wszystkim od telefonii komórkowej aż po komputery osobiste, pracowały w systemie bezpieczeństwa sieciowe. No tak, tak, ogólnie. Oj, o tym mówiłem. A nasze doświadczenia nigdy nie przybrały tak wyrazistej formy jak w naszym flagowym projekcie. Oto serio. Abstergo pracowało z Bloom nad TOS-em, który jest głównym wrogiem jedynki. Boże, tu się dużo dzieje. Najnowocześniejsze o bezpieczeństwa. Czym? Poufność? Czy tam jest w ogóle, czy tam nie stoi Markus? Boże, nie, Aiden Pierce. Jaki Markus? Markus Holloway to był w drugiej części. To mam bardziej bym powiedział na oko. Przypomina mi Pierce'a z jedynki Watch Dogsów. Mówiąc wprost, to jest najbardziej stabilnym i przyjaznym użytkownikowi programem rozwiązania bezpieczeństwa, jaki kiedykolwiek stworzono. Czy Abstergo stać na to, by odrzucić doskonałość? Cenno na ZTOS obietnicy Bloom. Okej. Okay. Czyli tak, z tego co rozumiem,
potem to się bawiło z Abstergo. Najlepiej to są czasy, tu się gawał stał 2.14, mieliśmy wizję 2.12, 2.13, mamy tutaj 13.14. Czy to jest dosłownie moment, gdzie Aiden Pierce chwilę po, bo robił to pod koniec roku, zrobił rozpierdziel trochę z tym Knetem, nie pamiętam jak on się nazywał, to był ogólnie gościu, trochę wariat, były pracownik BOOM, który wprowadził te wszystkie bramki, że to było tak, może było wejść do CTOS-u i zrobili rozpierdziel, niszcząc całe bazę danych i pogrążając BOOM, ledwo się odbudowali do dwójki, w dwójce coś się działo, potem już w sumie staje się mało znacznie w trójce. I to było przed wielkim krachem, to oni tak i tak czy siak bez naszej pomocy by mieli przesrane za max parę miesięcy. Nie wiem jak jest parę roku, bo tu nie widać tego. A i tak by mieli przesrane za max parę miesięcy, to nie zmienia faktu. Ciekawie, że takie rzeczy się dowiaduje. I w sumie to też się zgrywało, bo to było dosłownie niedługo po premierze. Ta gra wyszła niedługo po premierze, w sensie ile? Z pół roku? To chyba nawet było albo ten sam rok, czy rok. Mało ważne, max rok, półtorej po Watch Dogsach, jedynce. I no to się po prostu zgrywa. Dobra, muszę dojść do portalu. A nie, nie musiałem. Po co on tam był? MDS-0303, coś tam no. Jakie mnie zdjęcie? Mama mówi, że teraz zajmie się nami hrabiar, póki papa i wujek John pracują. Dla niego mamy duży dom, ale to małe miasto. W pokoju bezpieczeństwa może coś ciekawego się dowiem. Ej, ogólnie mi jest ciężko się tu odnaleźć. Drugi poziom, to już my tu byliśmy jakiś czas temu. Czegoś tu się dowiem z tego? A, to są te. Ta muzyka mi się bardzo kojarzy z... nie z Abstergo, a z Aperture Science, tak szczerze. Dobra, dajmy 3, tutaj 3. Lecimy dalej. Ładną liczbę. Żeby zostawić tu. Związałem to trochę na farta, patrząc po tej fali u góry, próbując dopasować się. Coś tu mam ciekawego? Dobra, gadanie o niczym ważnym. O, to by mnie ciekawiło, gdzie ten wieloryb?
dwa potrzebuję. Trzy. Shot in the chest multiple times. No, no, that shouldn't be a problem. We collected more than enough data. We'll know soon enough. All right, I can send you the results as soon as possible. Any word on Olivier? Damn it. God, I'm worried sick. Yeah. All right. Thanks, Leticia. Okej, okay, tu mamy gadanie o Robercie, który został postrzelony. Przynajmniej tak omówił, żeby nie zostawiać templariuszom jego ciała, bo to się źle skończy. Wtedy, co tam było jeszcze na samym wstępie, co go zabiliśmy. Trzy jego ostatnie słowa. Nie zostawiaj mnie tu, bo jak zbiorą więcej tych próbek, tam danych, coś tam, to się źle skończy. Co nie? I po prostu zdech. I w sumie teraz to jest jeszcze bardziej przewalone, bo zdech prosto w ich siedzibie, to bez problemu ogarną danych tyle, co chcą. Komputer. Pyk, kolejny. To będzie ostatni, który sobie dziś zrobimy. Kolejnym się zakończymy i resztę jeszcze piętro niżej. Boże, nie lubię tych przejść, ale z tego co widzę, to jest w miarę proste. No, szybko poszło. Jakby... A jakie to jest sens omijać standardowe protokoły? O nie. Tego mi się nie chce słuchać. Sorry, Batory, nie. Nie, odechciało mi się. Dobra, na kolejny odcinek mamy trochę zabawy. To mnie ciekawi, co to jest. Serwer. Dobra, oczyśćmy ten pokój do końca. Zróbmy jeszcze to jedno i kończymy. I w kolejnym sobie pobawimy się już z resztą. Tak. No serio. No nie, ja chciałem w dół, a ty mi tak dziwnie. A, ja nie muszę tego tak klikać, tylko mogę sobie trzymać laczkiem. Nie no, to jest złamanie. Na tym ostatnim padłem, to jest naprawdę smutne. It's been a few weeks since the last recording. Sorry about that. Of course, I guess it's just a few seconds for you. I'll leap down the playlist. I was talking about Clay. Kazmarek, subject 16. So, when I fell into a coma back in Italy and woke up in the Animus Black Room, it was so calming. It felt like I... had woken up into a dream, a haze, a dream where none of this mess had ever happened. Felt like I should just be getting ready for another day of pouring drinks at bad weather, and another day of complaining about being between girlfriends and wondering what the hell to do with myself. But when I saw Clay just sitting there, it started to come back. Piece by piece, and when he told me about Lucy, I, fuck, you know, it hurt. You know, realizing that I killed her without thinking or feeling anything. Not at the time, anyway. Well, then, things just kept piling on. There were more memories of Ezio and Altair, and first civilization, and then right before he vanished, Clay passed on his memories to me. He showed me everything he had seen and lived through, and it was brief, but overwhelming.
exactly sure how to explain. He saw glimpses of Adam and Eve and their escape from slavery. He saw the beginning and the end of the war between the first Civ and humans. He saw Minerva, Juno, and Tinia trying to work out their calculations. At least that's what they called them. They had these tools, these powerful machines that could predict possible futures. Not what was going to happen, but what could happen. Probabilities. And, well, they spent a lot of energy trying to figure out what was the most likely scenario for the future. Theirs and ours. And in the end, I guess they figured I was their most likely candidate. Some guy named Desmond, living at the beginning of the 21st century of the Common Era. But which Desmond was the right one? Because, you see, probability is a weird thing. It can branch out in so many ways. Which version of me did they need? Was it the Desmond who got married early and had a son? One who stayed single in New York? Or was it the Desmond who moved to San Francisco to be a waiter? Maybe it was the Desmond who worked at an auto body shop in Chicago. Or maybe it was the me who never ran away from his parents in the first place. First Civ had countless variations to choose from, but in the end, the lucky one was me. I'm the Desmond their best calculations spit out. I'm the Desmond they left their messages for, and I guess I have to live with that honor. What an honor. Pretty tired. No, to tłumaczy akurat o Revelations i końcówkę Brotherhooda w Assassinie, ogólnie w tą dwójkę Revelations Brotherhood. Tak, historię Desmonda, końcówkę o tym. I teraz się dowiedzieliśmy trochę ciekawego, że jakby tego, że w sumie tamten gościu, co tam był, on widział początki, jakby koniec wojny, wszystko. I właśnie wyobraźcie sobie to, żeby zostawić wiadomości, dobra, wybieramy z tego i zostawić mu wiadomości w tym, że ten gościu widział, ej, to było naprawdę było w chuj skomplikowane, żeby zostawić Altairowi podpowiedź, żeby widział to, żeby tamto, żeby zrobił to, tak go nakierować, żeby w ogóle był taki, żeby ten taki, żeby ten taki, powiedzieć Edsowi, żeby powiedzieć wiadomość, którą, żeby on musiał to jakoś ogarnąć, żeby miał, że to było nawet zmodalne, że on wie, że to coś tam, to w ogóle musiało się wszystko zgrać, żeby wejść do tamtej krypty, musiał mieć jabłko Edenu, a to jabłko Edenu to w ogóle jeszcze za czasów Mora było porozwalane, nie wiadomo co się z tym działo i też to było pomieszane i już tyle działo. Boż. Dobra, na razie kończymy. W kolejnym ruszamy dalej z tymi komputerami, ogarniemy na pewno ten serwer i te komputery. Tu mamy 3, tu już byłem. No to tu mamy 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 komputerów i serwer, a potem na piętrze niżej jeszcze kamery, serwery i wszystko inne. Więc zobaczymy co z tego wyniknie. To byłoby na tyle. Ja byłem Ryczko, na razie cześć, pa, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Pa, pa.